Siemanko, witam was. Troszkę podchorowany, jest trochę unlucky, że zchorowałem akurat na początek tego trybu, ale chciałem nagrać materiał na temat długo wyszukiwanego trybu 2 vs 8 i na swoje odczucia, co sądzę właśnie o tym trybie i no ogół bym powiedział, że jest naprawdę świetny, chociaż ma swoje problemy, które wydaje mi się, że są głównie wokół tego trybu niż w samym trybie. Ok, może przejdźmy do rzeczy. Więc po kolei, no to już widzimy killerów i surfów. Jeśli chodzi o same killerów, no to mamy 5 killerów. Powiedziałbym, że są nawet jakoś sensownie pobalansowani. Nie jest jakoś tak, że jakiś killer jest totalnie niszczony i nie ma w ogóle sensu nim grać. Albo też właśnie jest lekko zdelfiony, żeby nie był przesadzony, bo jakby healbili powolna strzała, wydaje mi się, że byłby po prostu one man army i ten tryb nie miałby trochę sensu przez niego. A taka, że killer jest coś tam wybalansowany, można jakoś fajnie ciekawie łączyć i generalnie jest to mega fajne. I właśnie mówiąc właśnie na przykład, że healbili powolna strzała, są po prostu skille dodane tej gry niż pelki do wyboru. Na przykład właśnie mamy teamowe skille, które na przykład undetecta, dostaje dodatkowego blinka, jeżeli jest w pobliżu teammate'a, czyli właśnie coś, że jesteśmy wspólnie, dostajemy jakiegoś buffa. Kolejną rzeczą to jest jakiś bardziej add-ony do killera, gdzie mamy na przykład unclock speeda, 22% base kit, co jest naprawdę silne, i zwiększony movement speed. I mamy dwa perki, które każdy killer ma, że po prostu widzimy aura saverów, kiedy jesteśmy w pobliżu, jednym kręcem gena, czy właśnie też możemy kopnąć gena za 200% regresu. I widzimy po prostu aura saverów wokół na 20 metrów, taki, można powiedzieć, nowhere to hide. No i to jest w miarę przemyślane i naprawdę fajnie się tym gra. Co potencjalnie w przyszłości, że będzie więcej healerów, że będą się potencjalnie mogli łączyć, będzie naprawdę duży problem balansowy, ale na ten moment sądzę, że jest to naprawdę sensownie zrobione i naprawdę fajnie się tym gra. Jeśli chodzi o stronę surów natomiast, tam też nie ma perków, tylko są skille. Znaczy w sumie klasy. Czyli mamy właśnie medyka, tutaj mamy, że Escape Tease, który jest właśnie taki, ma takiego Spring Bursta, ma właśnie jakieś szybsze movement speed, jak jesteśmy ranni, takie tuperele. Medyk, oczywiście szybciej leczy, Guide, kręcimy geny szybciej potencjalnie, widzimy aurę generatorów i Scout, że widzimy aurę killerów. I same te... menu music, nie słyszałem. Generalnie, jeśli same klasy, tutaj już moim zdaniem jest taki... No jest clearly, moim zdaniem, coś silniejszego. Tak ewidentnie silniejszego i... Pozostałe klasy, moim zdaniem, przy tym akurat też pozostałe klasy... Może inaczej, przejdźmy do tego, może... Co są do tych klasach. Escape Tease jest topową klasą, jak dodatkowych haste, movement speed, sprint jest mega potrzebny. Medyk, żeby szybciej restować w tym chaosie wielkim, jest mega cenny. Guide, moim zdaniem, to jest akurat najgorsza klasa, która niczym już nie miała impaktu. Masz... 3% za trafienie Greata bodajże. Tak, ma dodatkowe 3% progresu za trafienie Greata, tylko że nie masz żadnego toolboxa base hit ani nic, więc nie ma zwiększonych szans na tego skill checka base hit, więc w sumie może dostaniesz, może nie dostaniesz, a patrząc, że musi być często w biegu, na przykład ta klasa wydaje się takie totalnie bez impaktu na grę. Scout? Właśnie tam masz, nie wiem, właśnie widzenie aury, że jak na kuska chodzisz, to masz urbana i nie słychać cię. Jest akurat niby ciekawa, ale bym zdaniem też raczej wolisz właśnie medyka, czy też escape, jak tam na przykład medykiem cały czas i resetuje mój team. Więc akurat sądzę, że jeśli chodzi o klasy, tutaj powinni coś jeszcze pozmieniać, coś może trochę przemyśleć. Na przykład no, escape jest, wydaje mi się, będzie najbardziej wyczekiwaną. Abuzowano może przez ludzi, no bo... Halo, masz sprinta, masz Windowsy i masz stary made for this base kit. Wszyscy będą chcieli dograć, nie? Więc pod tym względem, no tutaj my znajdujemy właśnie te klasy potencjalnie w przyszłości muszą być troszkę zmienione. No i mówiłem, 8 na 2 na zwiększonych mapach, mamy tych map base kitowo 5. Same lupy, jest ich więcej, razem oczywiście też jest więcej, tam 13 razem, 8 do skręcenia. A lupy, jest ich więcej jak mówiłem i one też są troszkę wzmocnione, też oczywiście renderu, co niby troszkę bardziej wymaga kooperacji od killerów, natomiast na ogół na początku my zanim tak lepiej się rozdzielić, dopiero potem zacząć się trochę łączyć i jak właśnie gdzieś tam akurat przyjeść obok siebie, żeby właśnie kogoś dowalić, a no mówię, lepiej się moim zdaniem rozdzielać w początku. I jeśli sam tryb, jeśli o balans i mieć fan z niego, to bym zdaniem ten tryb
Nie wiem, czy do końca jakby devsi to chcieli zrobić, ale... Może... Dlaczego mi się wydaje, na przykład, że to jest 400% na surwa? Może nie, jeszcze inaczej. A. Bo generalnie jest taki niby problem. Czyli nie mówię, że na pewno, bo nie grałem konspicjalnie zwykłego trybu, ale podobno nawet na zwykłym trybie długo się czeka na mecz. Bo na tym modzie czekasz 20 minut na mecz. Na zwykłym trybie słyszałem, że nawet po 10 minut też szuka, o dziwo. I też nie ma Sachem na surwa ani Nikidera. Wczoraj patrzyłem, to nie było kompletnie ani surwa, ani Nikidera. Ale jak testowałem, to szukałem z jakieś 5 minut Kiderem i się poddałem. Serwerem znalazł moment. I czemu sądzę, że tak potencjalnie może być i pomimo wszystko właśnie i tak Survivor na tym trybie ma problemy? No bo nie oszukujmy się, największym hype jest to, że właśnie można grać dwóch Kiderów na raz, to jest jednak totalna nowość i to powoduje jednak, że jest to coś ciekawego do gry. Jednak granie Kiderem wspólnie, że można właśnie kooperacyjnie tego podejść bardziej, jest naprawdę fun. Oczywiście można zrobić 8-man składa, po prostu w 8 znajomych, ale już mogę jakieś 4 i czy to jest jakaś super duża różnica? Nie powiedziałbym. Wiesz, to tak insane. Jest ciekawe, jest to coś innego, ale nie jest aż tak insane. Ale co sądzę właśnie, i tak właśnie mówię, włącząc z tym fun trybem, że ten tryb powoduje, że wiele w sumie taktyk, które są unfun w normalnym trybie, jest trochę niemożliwe. Bo tutaj nie mamy haków, mamy klatki, więc jeżeli kogoś powalimy, możemy go właśnie tapnąć i on się teleportuje gdzieś na randomo, na mapie, jest osiągnięcia i nie dostaje w ogóle powiadomienia, gdzie on jest, więc trudno ci stanelować, trudno skampić, bo klatki też się właśnie przenoszą, jeżeli kill jest w oku, więc już masz dwie taktyki usunięte, które są unfun, więc czemu jakaś ten tryb? Masz 400% właśnie brute pointsów, więc po co masz grać zwykły tryb, nie musi grać w ogóle setek, znaczy tutaj tak nie masz więc setki, ale no nie musi grać setek, jest bardziej fun. Jak tutaj zginiesz, no okej, okay, no to idziesz sobie pokus kolejnego nexta, masz cały czas dynamikę w tej, na tej mapie, to powoduje zdanie, że właśnie serwerzy potencjalnie nie mają w ogóle po co grać do normalnego trybu, tylko pójdą tutaj. To właśnie może być skakujące, że właśnie nie ma zachęt na zwykłego killera. Nie wiem czemu. Wydaje mi się, że oni chyba zbugowali to, bo też przez moment było 400% na killera, dodatkowo na normalnym trybie, i oni chyba zamiast dać osobno zachęty na tego tryba i na ogół i potem chyba usunęli w ogóle zachęty z normalnego trybu? Nie wiem. Co się pokiczkało, ale generalnie no... Jak testowałem kolejki, które były naprawdę długie, można znać właśnie jak tam u was. Bo pewnie zakładam, że gracie na przykład, nie wiem, koło 21, 22, to potencjalnie może być o wiele lepiej, ale nie wiem. Ale mówię, no ja sam osobiście nie widzę sensu w ogóle grać normalnego trybu jako survival. No i właśnie to powoduje, że potencjalnie kolejki na killera aktualnie poszły astronomicznie w górę, czy właśnie w zwykłym trybie na tym eventowym, że tak trochę ciężko po prostu pograć w to. Inaczej grasz głównie serwerem, co mnie osobiście smuci, bo chciałem też pograć killerem. I właśnie chciałem ponagrywać materiały o killerach z tego trybu, więc pewnie byś to pojawiać, ale troszkę mi to zajmie i też nie będę miał niestety dużej bazy meczy, bo nie chcę mi się też czekać, nie wiadomo ile co, nie? Ale chciałbym w trakcie zrobić materiał o każdym pojedynczym killerze na tym trybie. Dobra, chyba się trochę rozgadałem. Tak trochę tam o dupie Marynie można też powiedzieć, ale chciałem właśnie przedstawić swoje jakby uczucia i powiem, ja się osobiście świetnie bawię na tym trybie i mam nadzieję, że się również świetnie bawicie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. I tak mówię, sądzę, że ten trybik ogólnie jest naprawdę fajny, wyłącza naprawdę wiele unfun z tej gry i jest naprawdę spoko. O, powiem, że tylko w sumie jedną złą rzeczą w tym trybie, co desi muszą zmienić, to jest to, że mogą być slagować. I już widziałem skin, że o, slaguje 8 osób naraz i ja chciałem, że argumentować, że okej, okay, ciężko jest zaslagowanym w 8 osób na mapie, która jest naprawdę ogromna, ale no z drugiej strony, like, come on, to jest taki tryb for fun, nie wiem, slagować tak na hama i bleedoutować ludzi, cringe. Ja znowu powinien być tutaj basic unbreak. Po prostu niech się ludzie podnoszą i tak chcą. Możesz po prostu dosłownie w moment wysłać suwerena do klatki, więc jeżeli go nie wysyłasz, twoja strata, oni się podnoszą. Tyle. Masz aktualnie tego unbreaka, ale musi mieć ostatni hak. Też pamiętam. To jest ten ostatni skin na surwie. One server has fully covered the serve. Not right. A tak, no, and fully recover. To my zdaje akurat powinni dać od razu, żeby zawsze to działało, bo to jest tak głupie po prostu, jak ludzie grają, to jest cringe. Ale no, dzisiaj zagram sobie właśnie w
Wraithem, który, jak mówiłem, już ma Acrux Speed 22% basic, co jest naprawdę świetne. Po prostu, jeżeli jesteście obok Surwa, wychodzicie z niego i macie pewnego hita. I 9% movement speedu. I osobiście, jakby to w sumie ktoś mnie zapytał właśnie też, jakie jest moim zdaniem najlepsze combat and tryb? Nurse, Wraith. Duża mobilność, dużo obijania, Wraith po prostu właśnie obija, Nurska potencjalnie dobija, rotuje się po mapie cały czas, po prostu ich wszystkich wybijacie i naprawdę już sporo tą kombinacją zrobiliśmy value. I dzisiaj zobaczycie nawet trochę z tego, że, a może inaczej, jakie zobaczycie mecze. Jeden zagrałem z randomem, bo jest teraz miał problem w początku, żeby w ogóle załadować się do gry. Zaraz jest randomą z Huntress i wyszedł meczek naprawdę decent. I właśnie potem zagraliśmy duo z Chaosem, Nurska, Wraith i totalnie sprzątnęliśmy przeciwników i mówię, osobiście sądzę, że to jest najlepsze combo. Wiesz, ludzie mówią Huntress, Nurs, natomiast ta Nurs, znaczy tego, to Huntress wydaje mi się taka, on jest zależny od mapy, nie ma movement speedu, nie ma rotacji, gdzie właśnie masz ogromne mapy, potrzebuj tej rotacji, więc ja powiem, że Huntress fan, bo tam bardzo dużo widzi aur i masz właśnie dużo tego hatchetów, ale nie powiem, że on jest faktycznie topowym killerem. Więc osobiście Wraith i Nurs bardzo fajnie komponują, no i już to już pierdzielenie, zapraszam na Twitcha, link w opisie, tam będziemy grali na pewno dużego trybu, ale mówię, raczej głównie survival, chociaż będę pewnie spróbował grać killerem, bo jednak gram bardzo dużo killerem na ogół i faktycznie chciałbym coś tam zrobić z tym, no ale jeżeli te kolejki będą takie długie cały czas, no to raczej tego killera niestety będzie o wiele mniej at the moment, ale no nic, zapraszam was na Twitcha, link w opisie, a my przejdźmy w końcu do meczu. Okej. Okay. Jest Huntress. Właśnie zaspiął. Nie. A nie jest tutaj. Trzeba! Boże, ten kłód taki mały. Będziemy obijać. To jest zwiększony Thompson House. Trochę przypomina mi połączenie Thompson House'a i Tormenclicka. Dźwięk Huntress? Nie jest dźwięk Huntress, tylko po prostu on jest taki głośny. No, saków są. Wiesz, nie będzie trzeba komitować bardziej. Dopóki zastanawiam się po prostu ich obijać. Po prostu taki Huntress nie ma jakiejś szybkiej siły przerobowej. Sprawa może być taki. Ja zapokuję go. Bardziej będzie w stanie wykorzystać tego, że ja ich obijam. W sumie ja chyba powinien bardziej komitować. O, 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 dziadek, dziadek, dziadek. Tam stokują Gena. Dobra, cyk, Cage. Cage. Dobra, on to jedzie go. Co to jest za render? Wizard zrobił dwa haki i Huntress tylko jeden. Ale no. Chodź, zdążę go wyleczyć. Co to za szpleta? A nie patrzę na siebie. Dawaj! Dobrze! Dobrze! Dobry landu. Inverse? Mas... O! Aaaa! Ale go uratowała. Dobitka! Ale szybciej, szybciej! Nie wyrabiamy! Czy tam widzę Ace'a? To jest Ace był przewidziany na tego. Oho! To jest tak, że ten Ace był ostatni? GG! Chyba zabiliśmy go. Ta!
A to jest młyn. W sumie obijanie też ich takich hidden to nie jest też dobry pomysł o tyle. Może po drugim cage'u mają self-heal'a, co nie? Więc ja potem mogę w sumie na marnie ich obijać. A tak jest z nurczką, wydaje mi się faktycznie, że to będzie dobre. Kurde, gdzie oni są? Jedna się osobna się ukrywa? Dawaj mi! Dawaj, hide. Tam się chase'uje, pomóż mu. Dobra, radę. Pod szakiem? Sable? Dwie Sable nawet. Za tobą! O, thanks, zobaczcie, gdzie ona biega. Chodźcie, joki mamy w enemy. Trzeba to na aury? Nie, nie, to są specjalne jakby umiejki. Nice. Nie, to Hunter robi robotę. Co jak co? Na początku tak trochę nie wyrabiał, ale to jest jako pierwszy mężek mój. Ja też muszę przystosować swoją taktykę dopiero. Out aim! Oh man. Poni powalenie. Chwila, czekaj trochę odkrywny ten Ender. To też jest peta, ale ta peta jest useless. Lol. Teraz mam połowę haków. A nie mają połowę genu, więc... będzie wyrównany. Oj, bo w sumie było podsumowanie po meczu, kto ile zrobił. Nie wiem, że ten Ankle Speed 22% jest basic, to jest insane. Mówisz? No to powiedzenie, żeby to odróżnił od razu. No tak, ale dominuję to mecz. O, hej, się zmienił miejsce, byłem obok. Dobra, jak powiedziałem, że jest coś przyjemny. White what? Chyba, że zablokowałem. No, na pewno będzie fajnie się kombować potencjalnie, ale... jako solo killer... not insane. Ślady. A nie widzę surwa. Nie łażył do niego bardziej. Może mu? A to jest rada. W szaku, ślady. Niżak to szaku. Zosięgnięty. To jest cały endurance po sięgnięciu? A ten dwaj jest ranny. Tak umiera. No ty sobie wiesz potencjalnie mógł robić max punktów, co nie? Za 40 tysięcy. Nice. A ten Volta nie po co? Od dwóch stron, od dwóch stron, no no no! Zobaczmy, czy mają endurance, jak szczerze. Jestem ciekaw. Mają endurance, okej. Okay. Teraz tylko dobra. W sumie Hunt jest fajna tą tryb, o tyle, że jak ty widzisz Evora, to on też go widzi. Dobra, weź go. A dobra, bo ja muszę wyjść z bitki. Więc Hunt może fajnie rzucać z tymi toporami na tę mapę.
Nie, tak, pierwszy magic z randomem. Wydaje mi się, że spoko. Proszę brać pod uwagę. Zobaczmy na bombików, nie oszukujmy się, ale oni nie ogarniali bardzo. Ale bierzmy rany, 3 do końca. 8k3. No to sprawdzę tak profile po kolei, co nie? Nikt surf nie napisał GG. Wygląda... A, pokazuję tylko 4 surfów. Ja też pokazuję. Żebyś się zbyzywał. O, RP. Dobra, lecimy z tym tematem. Let's go! A no tak, bo ja mam FOV rozwalone. Szybko, szybko ten. Lecimy. A raty przy mnie są. O kurce. Splitujemy się, czy chcesz dojeżdżać wspólnie? Splituję. Dobra. Jak się trafimy, to splitujemy. Spoko, spoko. Ja bym sprawa obijasz. Idę za szakiem. A ty będziesz obijasz. A się dobijasz. To za render. Szak, szak, szak są, szak. No przy szaku się trafi generalnie. Mam feng? Jeden walony. Lada szafkę. Ale to mam swojego. Przy szaku gen i chyba szak. Tak, oni tego szaka męczą strasznie. Boże, ten Anklex to jest tak dobry. O, aury widzę od czegoś. Zobacz ten Springboard, no. No, no. Tak random z dupą musi odpalić, jest trochę liczujące. Ho, ho. Ten lunch. Ja tutaj trzymam 4, stary. Jednego slaguję i obijam wszystkich. Ja szukam kogoś na innej części mapy. O, tu mam za jednego w cage'u. O, tu już widzę surfa jednego. No bo te kiedziami już ich wysyłał, co nie? O, tu mam 4. Tak. No, wysyłam kolejnego chili, jak chcesz. Patrz. Kolejną paczkę masz. No chyba ich całkowicie wygoniłem z szaka. No, nie są osłony za mainem. No, szak się też regresuje mocno, także chill. Może to jest ten palet? Idę tam do ciebie ci pomóc, bo widzę tam niezłe rozpierdło. Chyba cię bardziej polubili niż mnie, wiesz? Nie, po co ich wszystkich wysłałeś tutaj? To co? Taka sytuacja. Ona mnie zdestynowała w trakcie wysłania do klatki. Uuu, zrzucowałem. Dobra, bo chyba ich wyrzekliśmy stan. O nie, wait, mam jeszcze jednego. Ja też jeszcze jednego znalazłem. To jest coś pięknego, że ten hard mi się baca, nie? Możesz po prostu klikać. A Nurs jest tak, bo... nie wiem, overpowered. Zresztą my mamy już power hacków. O, znalazłem kolejnego. Ty, Claudette się poddała chyba. Dobra, papa. Boże, ale jesteśmy grupą eksterminacji, co nie? Cześć, blinkuję, blinkuję do niej. Dawaj, dawaj, masz 3 blinki. Dobra, papa. Nice, nice. Gen słyszałem mocno. A tamten gen. Dobra, skopię go. Gilet jest totalnym punksampem. Po jakich gry będą problemy przez to, coś o, widzę, 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 dojeżdżam, dawaj, dojeżdżam. Dawaj, dawaj, dawaj. I nie możesz wnioskować trzeciego blinka, jak sprzymię sobie. Tak, tak. Czek, mam jednego. A teraz możemy we dwójkę pograć, bo jest spokój. Blinkuję, blinkuję tam. No dawaj, ja blokuję. O, lepsza, lepsza. Teraz spróbuję za... A nie, nie mogę przejść. Zablokuję, zablokuję. Dobra. Wysyłanie. Ja pierdzielę.
Jednego geta skręcili. Subsided, o dobra, dwa skręcili. Subsided, o, szafka. Czekasz automatycznie go wrzuci. O, wrzuci automatycznie, nice. A nie wyślę. Wygrasająco? Ludzi. Oni chyba chcieli bardziej startować. Potencjalnie to będzie mecz na jakiś, wiesz, materiał, ale... Surfać nie mogą, bo obok nas są Aury. O, widzę skracza, widzę skracza. No, jest jeden tutaj. No. Ja go zgadnę. Nie. Gronię tą Larę już, bo to kogoś innego jeszcze widziałeś. No, no, no. A nie wiem, gdzie ona jest, tak szczerze. A, już ją widzę, okej. Okay. A, bo tu już trzech nie żyje. Więcej? Nie, trzech, dobrze, no. Myślałem, że ta ikonka... No wiesz... klatki. Szak. Wiesz co, jestem na górce. Tak, dwójka. Ale... Tak, widzę. Idę do ciebie tam. Mam potrzebę sportu. Dobra, jeden mi odbiega. Dobra, do drugiego odjeżdżam. No, no, no. Kurde, nie mam trzeciego blinka. A, taki. Ławią. O, nice, no. Możesz mi pomóc. O, nieważne, mam go. Chyba. To serce z powrotem może? Dawaj. Ale wysoki jesteś. A niby wreszcie tak wysoki. Ej, właśnie, na środku. Zamykam go. A to już? A, no dwukrotnie zostało, więc Jesus, kiedy? No słuchaj, no eksterminacja. Nie skręci ani jednego gena. O, widzę skracza jakieś. U mnie. I was... No was. Ja idę, widzę. Nice. Ja go nie idę. U mnie Lara. Ej, da mi uciekłem, za ten haczy się zaraz pytam. Okej. Okay. Jest więcej haczów. Ale dwa zamknąłem. Ale dawaj go. A no nie, nie z tej strony! Aaa, zjebałeś. No, myślałem, że ona z drugiej strony pobiegnie. Są chyba trzy haczy. Dobra, mam ją, chill. GG. Jedna ucieczka, oni mieli taką historię. To co, WS? Nie, no trzymaj. Nie bądź jak tamci. Nie, ale ten trep jest... Boże, on jest świetny. I to zawiązek killerów. No szkoda, że jest kolejki jak teraz takie długie, ale Boże. A to było świetne.